Pustynia Danakilska znajduje się w centrum Kotliny Danakilskiej, dużej depresji geograficznej leżącej około 120 metrów nad poziomem morza. Uważana jest za najcieplejsze zamieszkane miejsce na świecie. Średnia temperatura roczna w tym miejscu wynosi 34,4 stopnie Celsjusza. Nigdy nie odnotowano tutaj temperatury poniżej 23 stopni. Rejon ten jest celem wypraw wielu turystów, zwłaszcza fotografów, głównie ze względu na znajdujące się tam kolorowe jeziorka solne i siarkowe oraz kwaśne, gorące źródła. Turyści czują się tam jak na innej planecie i muszą zachować szczególną ostrożność z powodu nieustannie przebiegającej czynności wulkanicznej. Timbuktu to centrum edukacji i krzewienia islamu w całej Afryce. W mieście odnotowano najwyższą temperaturę 54,4 stopnie. Timbuktu nadal ma wielu mieszkańców, ale miasto stopniowo pochłania Sahara. Pustynnienie to olbrzymi problem, podobnie jak potężne wydmy wznoszące się nad miastem. Burze piaskowe często zasypują ulice warstwami piasku. Timbuktu jest miastem wpisanym na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i opracowano już plany mające ocalić je od zagłady. Realizacja tych prac stoi jednak pod znakiem zapytania nie tylko z powodu braku finansów, ale również braku zrozumienia ze strony radykalnych islamistów. Dolina Śmierci znajduje się na pustyni Mojave w Kalifornii. Najwyższa odnotowana temperatura w tym miejscu to 56,6 stopni Celsjusza. Jest to najbardziej suche, najniżej położone i najgorętsze miejsce w Ameryce Północnej. Pomimo niekorzystnych warunków żyją tam lisy, rysie, węże i małe gryzonie. Po deszczu dno doliny pokrywa dywan kwiatów. Dolina Śmierci to miejsce występowania przedziwnych, przemieszczających się kamieni. Wydaje się, że zmieniają swoje położenie bez cudzej pomocy, pozostawiając za sobą ślady w piasku. Według najnowszej teorii naukowców ruch ten jest naturalny i powoduje go niezwykle silny wiatr, który wieje w dolinie. Te piaskowe góry znajdują się w łańcuchu górskim Tien Shan. Nazwę płonące góry otrzymały prawdopodobnie ze względu na rudy kolor piaskowca, przypominający płomienie. Należą również do najgorętszych miejsc na Ziemi. Najwyższa temperatura, którą tam odnotowano, wynosiła 66,8 stopni Celsjusza. Rejon ten to miejsce chętnie odwiedzane przez turystów, dlatego znajduje się tam największy termometr na świecie, wskazujący aktualną temperaturę. Australia to najbardziej suchy z zamieszkałych kontynentów na Ziemi. Znaczną część jej terytorium stanowią rozległe, słabo zaludnione, w przeważającej części pustynne i półpustynne obszary, określane jako outback. Właśnie w takim niegościnnym miejscu na terenie stanu Queensland meteorologiczne satelity NASA odnotowały temperaturę powierzchni gruntu wynoszącą 68,9 stopni Celsjusza. Okresy suszy są tam długie, a niekorzystne warunki są przyczyną znikomego zaludnienia tych terenów. Z tego powodu nie ma tam żadnych naziemnych stacji meteorologicznych. Jeśli przeszkadzają Wam letnie 30-stopniowe upały, pomyślcie tylko, co przeżywają nomadzi na irańskiej pustyni. To właśnie tam odnotowano najwyższą powierzchniową temperaturę na Ziemi, wynoszącą 70,7 stopni Celsjusza. W takim środowisku życie jest praktycznie niemożliwe, a miejscowi nomadzi w gorące dni omijają pustynię szerokim łukiem. Przez całe lato wieją tu silne wiatry, które wspomagają erozję w rzeźbieniu niezwykłych formacji skalnych. Pustynia o tej powierzchni pokryłaby 1/6 terytorium naszego kraju. W najgłębszej na świecie kopalni złota, znajdującej się w Republice Południowej Afryki, w miejscach, w których wydobywa się złoto, temperatury dochodzą do 77 stopni Celsjusza. Zasobne złoża cennego kruszcu znajdują się na głębokości 4 km. Aby górnicy przeżyli i mogli pracować w takich warunkach, stanowiska pracy są chłodzone za pomocą lodu zawiesinowego, co pozwala na osiągnięcie temperatury około 30 stopni Celsjusza.
około 3 km pod powierzchnią oceanu, w rejonie grzbietu śródatlantyckiego, w pobliżu wyspy Wniebowstąpienia, leżą podmorskie kominy hydrotermalne. Wydobywa się z nich płyn o temperaturze 464 stopni Celsjusza, wyglądający jak kłęby czarnego dymu. Z powodu wysokiego ciśnienia hydrostatycznego, panującego w rejonie kominów, woda może tam istnieć w stanie ciekłym bądź nadarktycznym. To oznacza, że ma właściwości pośrednie pomiędzy płynem a gazem. Powstaje płyn gęstszy niż para wodna i lżejszy niż woda w stanie ciekłym. Najwyższą temperaturę lawy zmierzono w pobliżu wulkanu podwodnego West Mata na Oceanie Spokojnym. W 2008 roku naukowcy odnotowali wyrzut lawy o niewiarygodnej wprost temperaturze 1300 stopni Celsjusza, przy czym przeciętna temperatura lawy waha się w granicach 700 do 1200 stopni Celsjusza. Wulkan znajduje się 1,2 km pod powierzchnią oceanu i jest cały czas czynny. Lawa wydobywająca się z niego zawiera duże ilości magnezu i krzemu.